Nauczanie domowe. Uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Psalm 139, wersety od 1 do 3 oraz od 13 do 15. Tytuł: Przenikasz i znasz. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli. Przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę. I znasz wszystkie moje drogi. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są Twoje dzieła. I duszę moją znasz do głębi. Nie byłem dla Ciebie tajemnicą, kiedy w ukryciu nabierałem kształtów, utkany we wnętrzu ziemi. Świadomość Bożej obecności, przenikającej i jednoczącej, daje wewnętrzny pokój. Świadomość, że Bóg jest koło mnie, powoduje, iż we mnie wszystko jest uporządkowane. Można powiedzieć, że obecność Boga uspokaja mnie zewnętrznie i wewnętrznie integruje. Te dwa elementy bardzo są tutaj mocno podkreślone w tym fragmencie tego psalmu. Najpierw Bóg jest zewnętrznie obecny. To powoduje, że ja się czuję zaopiekowany. Ja się czuję w tej obecności zupełnie swobodnie, tak jak dziecko czuje się swobodnie w obecności rodziców, którzy mają to dziecko na oku. Zawsze się dziecko może zwrócić do tych rodziców, zawsze może się do nich odwołać, zawsze może przytulić się, wejść na kolana. To jest ten rodzaj świadomości obecności rodzicielskiej nade mną. Co tu jest wymienione? Bóg wie, kiedy siedzę i wstaję. Widać to takie piękne, że Bóg wie wtedy, kiedy odpoczywam, że potrzebuję odpoczynku i wtedy, kiedy jestem aktywny, kiedy gonię za czymś, że po prostu potrzebuję więcej uwagi, żebym się gdzieś tam nie zaplątał. Wie Bóg, kiedy spoczywam i kiedy chodzę. To w tym psalmie mocno i wprost jest powiedziane. Ty wiesz, kiedy to się dzieje. Ty znasz to wszystko, Panie. Ty znasz moją aktywność i mój wypoczynek. I z daleka Bóg widzi myśli. To jest niesamowite określenie, że to wszystko, co ja myślę, co wychodzi z mojego umysłu, co się nad moim umysłem rozwija i w moim umyśle rodzi, to wszystko jest widoczne. Tak jak czcionka, która dopiero jest wystukiwana, tak jak czcionka, która dopiero generuje jakiś wyraz, Bóg od razu to widzi, Bóg od razu to rozczytuje. I to jest powód do tego, że możemy być spokojni, że Bóg zna nasze myśli, że On je spostrzega, że On wie, jacy jesteśmy, wie o naszych słabościach, o naszych niedoskonałościach, o naszym ograniczeniu. On to wszystko doskonale wie. I obok tego wewnętrznego, intelektualnego życia i intelektualnego Bożego poznania, Bóg też poznaje moje drogi. Zna moją aktywność, moje zaangażowanie, moją pracę, moje cele, które próbuję osiągać, moje zadania, które podejmuję, czy projekty, które są moim udziałem. To wszystko też jest przed Bożymi oczami. Znów to zestawienie tego, że Boża obecność jest obecnością rozciągniętą nad moim intelektem, nad moimi myślami i nad moimi czynami, nad moim zewnętrznym zaangażowaniem. I gdy popatrzymy na te właśnie dwa zestawienia, że Bóg wie, kiedy spoczywam i kiedy chodzę, i że Bóg zna moje myśli i moje czyny, ta obecność Boga jest ogarniająca, zewnętrznie dająca harmonię. Uspokaja mnie to, że ja jestem w Bożej obecności, jestem pod Bożą troską i opieką. I drugi wymiar dotyczy wewnętrznej integracji. Psalmista mówi: Boże, Ty znasz moją duszę.
i podkreśla to do głębi. Nie tylko te poruszenia, takie, które ja sobie uświadamiam, ale też te motywacje ukryte. To życie, które dzieje się tam gdzieś głęboko, a być może dla mnie jest przysłonięte. Że to jest podświadomość, że to są jakieś głęboko, wewnętrznie zepchnięte czy emocje, czy przeżycia, czy nawet urazy, albo te wewnętrzne, najbardziej optymistyczne pragnienia, możliwości i potencjał, który drzemie we mnie. On jest tam po prostu głębi ukryty. Znasz moją duszę do głębi. We wszystkim. Nie tajna ci jest moja istota. Psalmista chciałby powiedzieć, że ta natura ludzka, ta głębia ludzka i istota tego człowieczeństwa jest w Bożych zamiarach, w Bożych rękach i w Bożej myśli. Bóg to wszystko przenika. I chcąc to podkreślić, psalmista mówi: ty byłeś przy moim poczęciu. I w czasie, którym dzisiaj, jak to określamy, jest czasem prenatalnym, przed narodzeniem. Boże, ty wtedy wszystko widziałeś, jak powstawałem, jak rozwijały się moje komórki, jak byłem tkany w łonie mej matki. To jest niesamowite, piękne zestawienie znajomości istoty, tak jakby psalmista chciał powiedzieć, genetyki tych zapisanych w genach cech. Ty, Boże, nie pominąłeś tych zapisanych w genach cech. Ty, Boże, nie przegapiłeś. Ty to wiesz. Ty to wiesz, jak jestem zaprogramowany. I to jest powodem, że ja mogę być wewnętrznie zintegrowany. Ponieważ jest ktoś, kto mnie zaplanował. Jest ktoś, kto o mnie pomyślał. Jest ktoś, w którego myśli ja jestem człowiekiem, który ma możliwości rozwoju. I to jest ta wewnętrzna integracja. Ja nie czuję się w chaosie, ja nie czuję się rozrywany różnymi elementami mojej osobowości. Ja wiem, że jest ktoś, kto nad całością czuwa, a w związku z tym, nawet jeżeli ja siebie do końca nie rozumiem, nawet jeśli ja widzę, że we mnie coś gdzieś tam wybucha, coś się gdzieś wyrywa, coś gdzieś jest nie do końca skoordynowane czy opanowane, ja wiem, że ktoś ma nad tym pieczę i wie, że to wszystko ma sens. Każde moje poruszenie, każda moja myśl, że w tym Bożym projekcie ja się tam mieszczę. I dlatego mogę powiedzieć na każdej modlitwie: Boże, dziękuję Ci za siebie. Dziękuję Ci za moją głębię, za mój potencjał. Dziękuję Ci za moją duszę, w której rodzą się te różnego rodzaju poruszenia, pragnienia, tęsknoty. I dziękuję Ci za intelekt, że mam te pomysły, te myśli, te skojarzenia, to wszystko, co jest związane z życiem intelektualnym. Powiem, że w Tobie to jest. I nawet jeśli dzisiaj nie wszystko jest jeszcze we mnie takie cudownie złożone w całość, to wiem, że mogę to osiągnąć dzięki Tobie. I to może być ta modlitwa głębi mojego serca, najgłębszych poruszeń, pragnień, bowiem Ty, Boże, dajesz mi zewnętrznie pokój, zewnętrznie uspokojenie i wewnętrzną integrację. Módl się tak, módl się głębią swojego serca. Niech Ci błogosławi ten, który jest architektem tego pięknego projektu, jakim jesteś Ty sam. Ojciec, Syn i Duch Święty.